Już za 2 dni rusza projekt Rodzina Pozytywnie Nakręcona. Do wygrania są laptopy do nauki zdalnej dla dzieci, a także inne nagrody. Wystarczy, aby w krótkim filmiku rodziny pokazały, jak wielką wartością jest dla nich właśnie rodzina. W kwietniu 2016 roku uruchomiono program Rodzina 500+. W ramach programu ponad 127 miliardów złotych trafiło do polskich rodzin. Kolejny program to Dobry Start, czyli 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego. Zaś Mama 4+ to pomoc dla tych mam, które wychowały co najmniej 4 dzieci, a nie nabyły prawa do minimalnej emerytury. Ta polityka prorodzinna to przede wszystkim przełożenie na konkretne efekty. I tym konkretnym efektem, kiedy podsumujemy rok 2019, jest między innymi o 39% zmniejszające się ubóstwo w Polsce. To jest 195 rodzin mniej niż było w poprzednim roku. To przede wszystkim zasługa tych programów. Mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Od środy rusza kolejny projekt Rodzina Pozytywnie Nakręcona. Jest on realizowany dzięki grantowi przyznanemu w ramach programu Po pierwsze Rodzina. Program finansuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W tym konkursie będzie można wygrać 450 komputerów i zachęcamy do tego wszystkie rodziny wielodzietne, ale nie tylko. Bo ten konkurs ma także na celu pokazanie w dobie, kiedy jest nam wszystkim trudno, że rodzina to jest wielka wartość, że ta wartość nas wszystkich łączy. Wyjaśnia Joanna Krupska, przewodnicząca Rady Krajowej Związku Dużych Rodzin 3+. Do konkursu mogą się włączyć nie tylko rodziny wielodzietne, ale każda rodzina. Trzeba przysłać do nas filmik, krótki, od 5 sekund do minuty, nagrany telefonem komórkowym, przedstawiający to, jak sobie radzimy w tej obecnie trudnej sytuacji, jak żyje moja rodzina. Konkurs będzie trwał do 25 grudnia. Szczegóły można znaleźć na stronie www.3plus.pl.